Gracias. Gracias. Witam bardzo serdecznie na naszej kontynuacji tematów savoir-vivre'owych pod tytułem Pardon. Drodzy Państwo, a właściwie Panowie, chciałbym teraz porozmawiać o takiej bardzo ważnej rzeczy, która dotyczy szczególnie nas, mężczyzn. O co chodzi? Chodzi o podryw. Otóż my, idąc ulicą, w każdym momencie jesteśmy narażeni na nagłe zakochanie się. I my musimy mieć gotowe procedury. Musimy. W ten sposób przechwycimy obiekt westchnień i mamy szansę być szczęśliwi. A jeżeli, załóżmy, nie wdrożymy, nie będziemy mieli, obiekt westchnień nam ucieknie i nieszczęśliwi do końca życia. A pamiętajcie, że kobiety są różne. Naprawdę są różne. Są niskie, są wysokie, są szczupłe i te, które odżywiają się jak nasz pianista. Chcielibyśmy teraz przedstawić kilka wariantów podrywu na kilku wybranych obiektach typu kobieta. Proszę bardzo, pierwszy obiekt typu kobieta, w którym się możemy nagle... Sami Państwo rozumieją, że można się zakochać od razu, prawda? Teraz tak, bardzo ważne. Panowie, można notować. Na początek staramy się zorientować, z kim mamy do czynienia. Zobaczmy, co my tu mamy. Stara, niemodna garsonka. Papcie, zwane łapciami, frotę. Niemodny szalik, beret i torba typu Anuszka. Czyli Anusz coś się kupi. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z kurą domową. Teraz czas na pytanie kontrolne. Przepraszam bardzo, która jest godzina? W pół do mody na sukces. No i nie ma wątpliwości, kura domowa. Skoro już wiemy, z kim mamy do czynienia, możemy od razu spróbować wzbudzić w niej pożądanie. Wiem, gdzie są kurczaki po 5 złotych. Gdzie? Kura połknęła haszyk. To może zrobimy w ten sposób, że ja panią zaprowadzę, a po drodze zapraszam na kawkę. Ale panie, gdzie na kawę? No przecież, przepraszam, a gdzie na kawę? No gdzie na kawę, jeżeli mam całą chałupę na głowie, proszę pana? Proszę pana, ja sobie ponastawiałam wszystko, co mogłam nastawić, proszę pana. Nastawiłam sobie pralkę, nastawiłam suszarkę, nastawiłam prodisz, bo mam, proszę pana. Nastawiłam sobie lodówkę, bo jest nastawialna. Nastawiłam na wieczór ziemniaczki na sałatkę na twardo, żeby się ugotowały, proszę pana. Nastawiłam też w tosterze na czarno chlebek, bo akurat z mężem lubimy zjeść na czarno, proszę pana. Nastawiłam sąsiadowi kręgosłup, nastawiłam sobie... Nastawiłam różne rzeczy, sobie nastawiłam, proszę pana, także ja za bardzo, no gdzie kawę? No ludzie, ale przecież pytam gdzie, a tutaj odpowiedzi jakby nie ma. No gdzie na kawę, ludzie? Gdzie ja na kawę? Te z pozoru niekorzystną sytuację spróbujmy jednak odwrócić na naszą korzyść. To może zróbmy tak, że ja skoczę po kurczaki i za chwilę będę u pani. No dobrze, to ja mieszkam tam, ło, pan przyjdzie. Oczywiście. Dobrze. A jeszcze taka prośbunia, wziąłby pan jeszcze jednego kurczaczka dla sąsiadki? Oczywiście. No i dobrze, bo... Panowie, zastanówmy się. Za 10 zł mamy rosół i randkę z szansą na trójkąt. To taki jeszcze drobiazg. W dobrym tonie jest po wszystkim wychodząc wyrzucić śmieci. Dobrze, o. Kolejny obiekt typu... Przepraszam, typu... Ja jakiś czas temu zamawiałem pizzę. Lopez! Ja bym chciał jeszcze, żeby kukurydza Lopez, była. Nie teraz. Czy ty oszalał? A za późno, dobra. Przepraszam Państwa bardzo. Dobrze. Zwariowałeś? Drodzy Państwo, kolejny obiekt typu kobieta, w którym się możemy nagle niespodziewanie zakochać. Przypomnę, że mamy już gotowe pewne procedury. Wiem, gdzie są kurczaki po 5 złotych. Kolego, jak wolisz z kurczakami, to ja się nie będę narzucać. No cóż, sposób, który znamy, okazał się nietrafiony. Ale pozostaje nam pytanie kontrolne. Przepraszam bardzo, która jest godzina? Pierwsza 200, każda kolejna 150. Nie oszukujmy się. Muszą pomóc nam koledzy. A konkretnie Władysław Jagiełło, Kazimierz Wielki i Zygmunt Stary.
I panowie, jeżeli nie chcemy się wygłupić, nie próbujmy jej przedstawić ani Mieszka, ani Chrobrego. A, ostatnia dobra rada. Przystąpmy jak najszybciej do rzeczy, żeby nam kolegów nie zabrakło. Kolejny obiekt typu kobieta, w którym się możemy zakochać. Mamy procedury, pytanie kontrolne. Przepraszam bardzo, która jest godzina? Godzina? A czymże jest czas? Czas jest skalarną wielkością fizyczną, określającą kolejność zdarzeń oraz odległości między zdarzeniami. Czas jest pojęciem względnym. Możemy go postrzegać obiektywnie albo subiektywnie. A zatem czy czas jest dla nas subiektywnie obiektywny, czy dla innych obiektywnie subiektywny? To implikuje całą masę pytań, całą masę odpowiedzi. Cóż więc? Na taką randkę szykowaliśmy się całe liceum, całe studia, być może i całe życie. I jeśli nie marnowaliśmy na darmo czasu, jesteśmy w stanie wyjść z tego z honorem. Gówno prawda. Bałwan. Panowie, miłość jest uczuciem takim trudnym do uchwycenia, zdefiniowania, zrozumienia. My, generalnie idąc ulicą, jesteśmy w stanie zakochać się w obiekcie, o którym by nam wcześniej nawet do głowy nie przyszło. O, tak, tak, to jest możliwe. To jest możliwe. Możemy się zakochać. Tak? Bo miłość jest ślepa. Bo miłość nie ma zmysłu powonienia. My nie wiemy, co nas w niej zauroczyło. Chociaż lepszym słowem będzie odurzyło. Być może to jest ten ekstrawagancki strój. Być może to jest ta nonszalancja w ruchach. A być może jest to powłóczyste, nieobecne, lekko spojrzenie. Mimo wszystko, jednego jesteśmy pewni. Ona ma w sobie to coś. Choć za chwilę może już nie mieć. W takich sytuacjach to obiekt pierwszy zagaja rozmowę. Przepraszam, kochaninki. Dorzuciłeś się 5 zł do biletu. Do bileciku się dorzucisz. Mam pociąg. Do alkoholu i boisz się, że nie zdążę na odjazd. No dobrze, ja tu mam parę monet. Te miedziane pani sobie wybierze tutaj. O, no. Panowie, nie bójmy się inwestować w kobiety. Kimkolwiek są, one są tego warte. One potrafią się odwdzięczyć. Król! Oświadczyny są, a ja w takim stanie, ludzie drodzy. Przecież jak ja mogę tak... Jezu, równo, stójcie. Przecież, że jak ja w takim stanie, zaraz przyjdą chłopacy. Bardzo proszę, pierwszy frajer, proszę bardzo. Chwila. Dobra. Atakuj. Jezu, nie. Źle. Motylku mój. Słucham? Motylku, który fruwa po mojej łączce. Mrugnij do mnie oczkiem, kiwnij tym skrzydełkiem, powiedz, że się zgadzasz. Dziewczyny, co sądzicie? Nie, no. Znaczy, myśmy zdecydowały, że nie. Także bądź. Bądź następny kraj. Do
Dobrze gotujesz? Co by dziewczyny na to? Co zrobić? Słabo, nie? No właśnie, no także wąt. Słabo? Następny frajer, proszę. Arab w Addis Abebie wierci dziurę w chlebie. Na czole murzynka wyrosła krosta, moją żoną zostań. Co wy na to? Bierz go! Sama go bierz! Artysta mój śniadolicy, czuję tu poezji swąd. Choć widownie wiersz zachwycił, bierz swe rymy i won. Jak ja teraz wyglądam? Niegodnie. A chciałam powiedzieć o pierwszej randce. Pierwsza randka jest bardzo, bardzo ważna. Od pierwszej randki przecież tak strasznie dużo zależy. Między innymi to, czy będzie druga randka. Od pierwszej randki, kochane panie, zależy to, jak będą wyglądały nasze dzieci. Więc nie szalejmy na tych pierwszych randkach. Nie szalejmy, bądźmy powściągliwe. Proszę. Cześć. 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 Wybić cię z tego? Poproszę. Dziękuję. A gdzie jest Antek? Antek nie mógł. Ja jestem. Patryk. Ania. Miło mi. 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 Słuchaj, wybić się z tego? Poproszę. Dziękuję. Gdzie jest Antek? To z nim się umawiałam. Antek! Antek! O, zemdlał. On wstydliwy jest. Antek! Antek, 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 wstawaj, wstawaj, nie da się tak, ona chce z tobą gadać. Cześć. Cześć. Wiesz, Aniu, bardzo mu się podobasz. No i? No i wiesz. No nie wiem. No wiesz. Nie wiem. No, chciałby podejść, ale się wstydzi. Antek, podejdziesz? No to ja mogę podejść. Mówiłem. Wstawaj, wstawaj, nie rób wioku. Antek, dostałam od ciebie list, a w nim, że chcesz się spotkać, no to jestem. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Nie, nie trzeba, nie trzeba reszty. Proszę jeszcze chwilkę tam poczekać. Proszę państwa, ja bym jeszcze potrzebował na napiwek, bo mi nie starczyło, a... O, dam kawałek pizzy w zamian, ale ja daję duże napiwki, także śmiało, bądźcie ofiarni, co my tutaj mamy. Ale w Poznaniu jestem. Można i 5 zł. No dobra, 5 zł, kto da więcej? Próbujmy. Nawet w Krakowie dali. Podobno dobra pizza, Jezu, tam co tam pani się daje, dzieje? Tam pani daje, o, w woreczku jakieś pieniądze. W woreczku? W woreczku! Powiało mrokiem. Długo oszczędzane. Boże, to na sam sos chyba. No dobra, ktoś jeszcze? Na razie nie za dużo, ja naprawdę więcej daję. Obiecałeś pizzę? No obiecałem, pewnie. Mogę dawać po 2 kawałki nawet, a jest podobno bardzo smaczna. O, tam słuszny kierunek. Nie, już torebka zamknięta. Śmiało, no naprawdę. No, ale patrz, nikt się nie pochyla, żeby pogrzebać w torebce. Nie można człowieka z czymś takim puścić. No. O, jest tam masz. O, jest. Przepraszam bardzo.
no! Ten ma gest. Szebe. Pięć dych? Ja pierdolę. Skąd jesteś? Bo nie stąd. Proszę bardzo. O. Dziękuję, dziękuję panu bardzo. Już biegnę się rozliczyć. Nie, przepraszam, nie, come on, sorry, jeszcze chwileczkę, tylko się rozliczę. Bardzo, ale jeść trzeba. Tak, ale tak, są tak, rzeczy ważniejsze od sztuki. O, proszę bardzo. Kurczę. Uważaj na tę kamerę. No. Pan dał pięć dych, to panu dam z talerzem. Proszę bardzo. Ale patrz, jak teraz żałują ci, co nie dali. Proszę. Za was. Proszę, proszę, nie, proszę sobie wybrać, nie, że całość. Nie? Tam jednak było więcej ofiarodawców. Jak tak dalej dwa, pójdzie... może pan dwa. Jak tak dalej pójdzie, to na nasze występy zaczną przychodzić ze sztuczcami. Dobra. Walkon tutaj poszkodowany, woreczek, nie mógł tak? kupić. Czosnkowy czy pomidorowy? Proszę bardzo. O, jeszcze 5 złotych tam. Przepraszam, przepraszam. Daj biegnę. Ten stojaczek plastikowy. No dam, jasne. Kurczę, weź dwa, bo byłeś pierwszy. Trzy, weź trzy. Weź trzy. O, a pan kamerzysta nie głodny? Ale pieniążek. Bez pieniążka to też coś, proszę bardzo. Dobra, już, ja się rozliczyłem. Proszę państwa, dużo zostało. Jakby ktoś się zdecydował, można podchodzić piątkę za kawałek i mogę ją sprzedawać. Także śmiało dla dziecka, nie wiem, może, proszę się nie krępować. Czy coś możemy? Tak, tak, proszę bardzo. Dobrze. A to pamiętacie, on dopiero co wstał, prawda? Taki z omdlenia. To ja, znaczy, Antek, dostałam od ciebie list, a w nim, że chcesz się spotkać, to jestem. Wio. Prrr. Cześć. Ja pierniczę, Anka! Jak ty na niego działasz? On przy żadnej jeszcze tak nie mdlał. Wstawaj, wstawaj. Antek. Kwiaty. Kwiaty. Kwiaty, Antek. Komplement, Antek. Antek, komplement. Komplement. Ładna jest. Słucham. Wiesz co, nie, Patryk, nie cuć go, dobrze? Zanieś mi go w takim stanie do domu, a ja go sobie w domu jakoś sama odsucę. Ale wiesz, jak ja go zaniosę do ciebie do domu i on się u ciebie obudzi, to on znowu zemdleje. No ale zawsze przy mnie będziesz ty. Drogie panie, jesteście cudowne. Naprawdę. Jesteście absolutnie kochane, fantastyczne. Jesteście tak, macie w sobie tyle ciepła. Jesteście takie wrażliwe, takie odpowiedzialne. My, mężczyźni, przy was stajemy się lepszymi ludźmi. Naprawdę. Poświęcacie nam tyle czasu. I po co? I po co? Czy wy nie mogłybyście dać nam trochę luzu? Czy wy zawsze musicie być takie 24H? Wytrzyj buty, nie siorb zupy, nie ciąg nosem, jedz ze sosem. Nie mogę żyć. Nie mogę pić. Nie mogę być.
takim, jakim chciałbym być. Nie mogę żyć. Nie mogę być. Nie mogę pić. Tak jak chciałbym bardzo pić. Umyj ręce, jedz widelcem, podnieś deskę, opuść deskę, nie mogę żyć. Nie mogę pić. Nie mogę być takim, jakim chciałbym być. Nie mogę być. Obowiązują pewne zasady. Też musicie wiedzieć, kiedy krzyknąć jesteście najlepsi, a kiedy krzyknąć oddajcie za bilet. Muszą być jakieś zasady. Chcielibyśmy teraz je troszeczkę przeanalizować. Tutaj sobie... Przepraszam bardzo. Proszę Państwa, my jesteśmy na scenie po to, żebyście się dobrze bawili i to się bardzo często udaje. Często jest tak, że śmieje się cała sala, bardzo fajnie. Niestety czasami się zdarza, że śmieje się tylko niewielka grupa widzów. A zdarza się też, że śmieje się jedna osoba. I to nie wygląda najlepiej. Przyjrzyjmy się. Może na początek aperitif? Słucham? Czy będzie kompocik? Truskawkowy, wiśniowy albo żołędziowy? Dobrze, dziękuję. To może żołędziowy. I teraz tak, jeżeli jest taka osoba i śmieje się po żartach, to naprawdę nieźle, może inni się dołączą, będzie zabawa. Natomiast najczęściej się zdarza, że taka osoba śmieje się w niewłaściwych momentach. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, to mężczyźni lepiej orientują się w technice. Kobiety pociąga to, co wzniosłe i ulotne. O nie, nie mogę. Ja zdechnę, ja po prostu. Zaś nas, mężczyzn, to co trwałe i przyziemne. I niech jeszcze dołoży do tego bicie się po udach i mamy nieszczęście gotowe. O, zobaczcie. Dlatego można powiedzieć, że kobieta jest z ogrodu, a mężczyzna z garażu.
Akurat tego nie zrozumiałam. Państwa, następna sprawa. Zdarza się w trakcie przedstawienia, że ktoś z was wstaje i wychodzi. My się domyślamy, że do toalety. Ale czasem się pojawi jakaś wątpliwość, może się nie podobało, może coś było nie tak, dlatego mamy prośbę. Oczywiście można wychodzić, ale prosimy, żeby podnieść rękę, powiedzieć, przepraszam, ja do toalety. Jest jasna sytuacja, my sobie wtedy gramy normalnie. Przepraszam bardzo, przepraszam, ja do kibla. Ja do kibla, może być, że do kibla może być? No lepiej by było do toalety. No ale akurat idę do kibla, to co będę kłamać? Także o, także... No, chociaż proszę nie mówić, co pani tam będzie robić. Różnie może być! No nic, idźmy dalej. Proszę państwa, w naszym programie trafiają się takie żarty, które nie śmieszą wprost. Nie wywołują salwy śmiechu. To są żarty inteligentne. Nie? I dzisiaj też kilka było. I teraz, jeżeli ktoś taki żart zauważy, ale nie wiem, wstydzi się śmiać sam, może zawsze po przedstawieniu przyjść za kulisy i powiedzieć na przykład coś w stylu: o, tam był inteligentny, zauważyłem. I to jest dla nas ważny sygnał, my wiemy wtedy, że... Słuchajcie, coś straciłam? Coś fajnego było? Nie, nie było. Było, było, tylko inteligentne. Także niewiele pani straciła. Następna grupa widzów, moja ulubiona, to są widzowie, którzy treść sketchu traktują dosłownie. Oni myślą, że to jest jakaś rzeczywistość. Zobaczmy, do czego to może prowadzić. Leszek, masz romans z moją żoną. Przepraszam państwa, proszę państwa, czy my musimy oglądać tutaj wasze intymne wynurzenia? Jeżeli, proszę państwa, jeżeli pan sypia z żoną tego pana, czy my musimy o tym wiedzieć? Nie, to się nie dzieje naprawdę. Proszę pani, to nie się dzieje naprawdę. Ja proszę tak naprawdę nie śpię z kolegą żony. No dobrze. No dobrze, proszę mnie rozbawić, a nie, prawda, podawać fakty ze swojego życia. No. Dziękujemy pani bardzo. Proszę. Podobno widziano was razem w hotelu. W którym? Różane Gniazdko. O, przepraszam bardzo. Proszę państwa, w Poznaniu nie ma takiego hotelu jak Różane Gniazdko. No przepraszam bardzo, jeżeli przyjeżdżacie na koncert, prawda, jesteście profesjonalistami, to ja radzę wziąć jakiś informator turystyczny, dowiedzieć się, jaki jest hotel w Poznaniu, ale, prawda, ale, i podawać fakty, proszę państwa. Nie się w Poznaniu. No to jest jakieś takie żenujące, no jednak, prawda, podawanie Różanek, bo se tak panowie wymyślili. Co to ma być zabawne? No przepraszam bardzo. Nie dzieje w Poznaniu, także... Zabawne było, gdybyście podali prawdziwy hotel tutaj z Poznania i jakaś promocja miasta. Dobrze. Po prostu grajmy. To może, że spróbujemy dalej. Tak. Bardzo proszę próbować, że próbować mnie rozbawić, no. Stary, idź na recepcję. Idź i sprawdź wpisy. Sprawdź. Będą różni, naprawdę będą różni. Ale naszych nazwisk tam nie znajdziesz. Nawet imiona są inne. Przepraszam bardzo, przepraszam panowie, no ale też tu się nie mogę zgodzić. Pan oficjalnie tutaj publicznie mówi, że pan będzie kłamał na recepcji. No proszę państwa, no chyba coś jest nie tak, prawda, z narodem. Chyba coś jest nie tak, jeżeli pan publicznie mówi. No. Proszę państwa, przepraszam, ja przyszłam na kabaret, żeby się jakoś rozluźnić. Ile zapłaciłam za bilet? Ile? Ile? 60 złotych? Zapłaciłam 60 zł, mogłam kupić za to 10 kilo karpia, ale nie. Ja postanowiłam przyjść na kabaret, a tu się mnie oszukuje, proszę państwa. To jest hańba dla nas, to jest hańba dla nas. Media oszukują i teraz w kabarecie też oszukują. Proszę państwa, jestem nauczycielką i wiem. I rozumiem. I nie pozwolę, by jakieś cyrkuśniki tutaj, prawda, kłamały na scenie. Proszę państwa, to jest naprawdę... Ja żałuję, że wszedłem na kamerę. Żałuję, proszę państwa. Żałuję. Miło pani, koledzy są aktorami, odgrywają pewną scenkę. Proszę pana, proszę pana, tylko wam się wydaje, że jesteście aktorami. Takie są fakty. Takie są fakty. I tak, sytuacja wygląda na beznadziejną, ale naprawdę nie jest źle. Jest jakaś merytoryczna wymiana zdań, można by rzec dyskusja. A są tacy widzowie, którzy nie dyskutują, tylko krzyczą bez opamiętania, co im ślina na język przyniesie. Zobaczmy. Mietek,
Czego chcesz? Po co przyszedłeś? Kurę chciałem pożyczyć. Wiesz? Janiuś! Ty w środku! Ciacho! Ja nie mogę, ale z niego jestem! To jest normalnie ciacho, taki pierniczek. Nie no, stary, jesteś zelnik. Normalnie kopia zelnika. Ja nie mogę! Ja nie mogę! Nie? Ja nie mogę, ty! To lęcz! Odwróć się, pokaż tyły! Chcę zobaczyć, czy warto zabezpieczyć! Ja jestem za śmieszna, jestem normalnie, ja nie mogę. Ja! Nie, ja nie mogę, ty gościu, ten drugi brzydszy, patrzę na niego! Patrzę na te gęby, ja pierdzielę, on jest podobny do tego kolesia Salvatore z imienia Róży. Oh yeah! Nie musisz nic robić! Wystarczy, że na scenę wyjdziesz! Popilnowałbyś mi zagrody? Na kogoś takiego trzeba bardzo uważać. Ten też fajny! Utyty De Niro! No. Ja nie mogę! I love you! I love you! I love you! Ja nie mogę! Jesteś najlepszy! Jesteś najlepszy! Nie! Ale słuchaj, normalnie zabrałabym cię, stary, do chałupy, tylko nie mam takiego pick-upa. Nie, a naprawdę jesteście cudowni, jesteście cudowni. I ktoś taki naprawdę może w końcu czymś rzucić, więc trzeba uważać. Może się zrobić. Taki! Pierdziela, to jest... Tu nie śmierdzi, fajnie tu! Jabo, hoba! Stop! I właśnie tak Aśka trafiła do kabaretu. Proszę Państwa, jest taka zasada przy stole, kiedy mamy na stole wykałaczki, one często się tam znajdują, to można ich użyć, ale nie używamy ich przy stole, to przy ludziach. Chciałam powiedzieć, że się nazywa wykałać. Właśnie, bardzo jest takie rzecz. Eleganckie określenie. Tak, tak. Idę wykałać, prawda? Także... Także w wyższych sferach można czasami usłyszeć taki fragment dialogu. Hrabino, czy hrabina by wykałała? Tak. Więc można z takiej wykałaczki skorzystać, ale w ustronnym miejscu, na przykład w toalecie. Czyli można w toalecie spokojnie z wykałaczki skorzystać. To łatwo zapamiętać, że chcemy wykałać to w toalecie, no. Kochane panie, chciałam dowiedzieć się, czy lubicie mieć powodzenie? Fajnie jest, nie? Powodzenie jest bardzo fajne. A jak jeszcze jest facet przystojny, no to powodzenie jest jeszcze bardziej fajne. A jak jest to last minute i prosi nas do tańca, chcielibyśmy przeanalizować teraz kilka typów tancerzy, z którymi my kobiety spotykamy się na potańcówkach, weselach. Po prostu jeden wielki dramat. Pierwszy tancerz, nazywam go Sobiesam. To jest facet, który właściwie tańczy tylko po to, żeby odwalić solówkę. Dla niego to jest fundament życia, odwalić solówkę. Mnie porzuci. Zobaczcie, jak się szarpie. Ile szarpaniny jest w tym. Oj, może już. Jest dla niego najważniejsze oczywiście. Może coś strasznego. Przypomniał sobie o mnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Sobie samym proponuję jeden taniec, nie więcej. Wyrywa ręce ze stałów. Drugi tancerz, mój ulubiony.
śmieszny. Tu się nie da nic zrobić. Najlepiej podziękować. Dziękuję. Jeszcze musi dotrzeć do niego. Tak jest. Dziękuję. Trzeci typ. Bardzo proszę muzykę. Down, 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 zupełnie nic. Po co on poprosił do tańca? Nie spojrzał na mnie, nie zagadał. Po co? Nie wiadomo. Bardzo proszę, kolejny typek. Myśli, że nie widzę. Panowie, zawsze widzimy. Czujemy tę gorącą. Po prostu się na to zgadzamy. Żebyście mieli chwilę szczęścia. Ale pomyślcie, może on tego nie ma w domu. Pan tego nie ma w domu? Proszę? Pan tego nie ma w domu? Są, ale mniejsze. Dziękuję bardzo. Ja się pytam, czy to jest zgodne z zasadami savoir-vivre'u, czy można w trakcie tańca spojrzeć kobiecie w dekolt? Można, ale w drugim tańcu. Aha, bardzo proszę, kolejny tancerz, bardzo proszę. Ojej, tego bardzo lubię, bardzo. To jest po prostu kosmos. On mnie chciał poniżyć. Chciał mi udowodnić, że jestem wzrostu siedzącego psa. Ja nie mam z nim kontaktu zupełnie. Przecież jak zagadasz do niego? Przecież... Przepraszam, skąd pan przyjechał? Przecież mnie nawet nie słyszy, wiecie o tym. Dobrze, że ma chociaż krawat w konie, to jest na co popatrzeć. Koniki z kolorowymi siodełkami. O, szkoda, że tutaj w kieszonce nie ma komórki, to bym do matki zadzwoniła. Sobie wykręciła numer. Mama! Mama, tańczę z jednym, ale nawet nie wiem, czy ma łeb. No dobra, to spróbuję spojrzeć w górę. Papa, mama. Gdzieś tam jest on. Się boję, żeby lawina nie zeszła. A to jest bez sensu, słuchajcie. Rękę mam wyżej niż swój łeb. Czy tutaj złapie, nawet nie zauważy. Zauważył. Dziewczyny, w tym momencie przystępujemy do akcji. Przed imprezą, przed potańcówką umawiamy się z jedną osobą, która nas z tej sytuacji wyzwoli. Ja się umówiłam z Łukaszem na spojrzenie, on mnie z tego wyciągnie. Jeszcze muszę łeb wykręcić. Aśka, można cię prosić na chwilkę? Przepraszam. Przepraszam, przepraszam, że przeszkadzam, to jest taka ważna sprawa. Już poszedł. Naprawdę, taki Łukasz jest bardzo, bardzo ważny, on się naprawdę przydaje. Bardzo proszę, kolejny tancerz. To jest dopiero dziad. Patrzę na niego uważnie. Dla tych, co nie zauważyli, jeszcze raz. I w zwolnionym tempie. Zobaczcie,
Właśnie przed chwileczką te łapki złapały sobie za cycuszka, a na twarzy tego nie widać. Normalny facet, nic nie zrobiłem. Jestem uczciwy, prawda? Ale niech was to nie zwiedzie, w tej głowie dzieją się nieprawdopodobne rzeczy. Tam stado Chińczyków siecia kapustę. Jest szczęście? Dziękuję bardzo. Z zasadami savoir vivre, czy można w trakcie tańca złapać kobietę za cycuszka? Można, ale w trzecim tańcu. I zapamiętajmy, panowie, i kolejny tancerz, trudny przypadek, bardzo trudny. Bardzo trudny przypadek. Ale jakżeż prawdziwy. Jakżeż prawdziwy. On nam się wyślizguje z rąk. Można prosić? Paszka, można cię prosić na chwilę? Dlatego naprawdę warto mieć takiego Łukasza. Jedno spojrzenie, a on jest w akcji. Aśka, można cię... Widzicie? Aśka, można... Tylko spojrzałam, Aśka... on już szaleje. Aśka, I sprawdzimy jeszcze kąt oka. A. Działa. I ostatni tancerz, kumulacja wszystkich, właściwie człowiek niemożliwość. Facet pod wpływem alkoholu. Wiadomo, że tańczyć nie będziemy. Będziemy się, kochane panie, bronić przed tańcem. Proponuję taką postawę na szerokich nogach, żeby nas nie wywrócił. Proponuję, żeby spiąć pośladki bardzo, jeżeli mamy tam jeszcze coś ściągać i prawda spinać. I jesteśmy gotowe na przyjęcie ataku nosorożca. Go! Odpychamy go za brzuszek! On zawsze ma brzuszek! Dzięki temu ratujemy naszą godność! I zobaczcie, on jest przeszczęśliwy! On jest przeszczęśliwy, zawsze mu dziewczyny odmawiały! A dzisiaj tańczy! Zwróćcie uwagę, zwróćcie, jak on się zachowuje, jak wygląda. Zauważcie jego biodra, prawda? Są wysunięte do przodu. Są to chciwe biodra. I zauważcie, że szczękę ma wysuniętą... Może jaki atak? Że szczękę ma wysuniętą do przodu. Dlaczego? Ha, być może jest sprzęgnięta z biodrami. Dziękuję bardzo. Ja się zastanawiam, skoro się tak mordujemy w tańcu, po co my tańczymy i po co ten taniec jest? Chodzi o zabawę. Taniec to przykrywka. Rozumiem. Proszę państwa, na koniec chcielibyśmy wspólnie z wami popaść w zadumę. Zadumać się nad czymś ważnym, istotnym. Niech to będzie kultura narodowa. To nie jest tylko Chopin, Mickiewicz, Matejko, ale to także anonimowa twórczość autorów pieśni biesiadnych. Tak często przez nas śpiewanych w chwilach radości, to przy dźwiękach tych piosenek spożywamy duże ilości alkoholu. Ze sprzedaży, którego zyski trafiają do budżetu państwa, a stamtąd dofinansowywane są nasze przedszkola. Dlatego pijmy i śpiewajmy dla naszych dzieci. Ale dziś, tak na trzeźwo, wsłuchajmy się w wartości literackie tych tekstów i nadajmy im należytą oprawę. Głęboka studzienka, głęboko kopana, a przy niej Kasieńka, jak wymalowana. Cztery razy po dwa razy, osiem razy raz po raz, o północy ze dwa razy i nad ranem jeszcze raz. Miała baba koguta. 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 W
wsadziła go do buta. Do buta. Hej. Czy normalna, zdrowa ryba może zgwałcić wieloryba? Ależ owszem, czemu nie? Rybie też należy się. Jedna baba drugiej bawie wsadziła do grabie. Czy normalny, zdrowy byk może z krówką cyk, cyk, cyk? Ależ owszem, czemu nie? Jemu też należy się. O, Bela. Bela, Bela Marie. Bela Marie. Bela Marie. O, Bela, Bela, Bela Marie. Bela Marie. Panno Walerciu, czarną masz. Panno Walerciu, czarną masz. Czarną masz wstążkę u kapeliusza. Panno Walerciu, czarną masz. Przepijemy naszej babci majty w kratę. Majty w kratę. Majty w kratę. Takie duże flanelowe. I włochate. Jeszcze dziś, jeszcze dziś, jeszcze dziś. Panno Walerciu, takie masz. Panno Walerciu, takie masz. Takie masz czyce jak rękawice. Panno Walerciu, takie masz. Hej, dziewczyno, spójrz na misia. On przypomni. Chłopca ci nieszczęśliwego, białego misia. Który w oczach ma tylko białe łzy, a teraz idziemy na jednego. Jest taka zasada, że jak chce się wyjść z imprezy, to trzeba się koniecznie pożegnać z gospodarzem. Uh-huh. I to najpierw pójść się pożegnać, a nie, że nasz gospodarz przyłapie z kurtkami przy drzwiach. Także, ponieważ my tu robimy za gospodarzy, to damy wam szansę się z nami pożegnać. Będziemy na was czekać przy tej... Przy drzwiach? Przy drzwiach. Choć tak naprawdę chcemy mieć pewność, że na pewno wyjdziecie. Można się całować na pożegnanie też. Prośba do pani. O. Chodźcie! Chodźcie! Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za współpracę, byliście fantastyczni. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Bardzo dziękujemy. Nie będziemy się widzieli, także wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Pozdrówcie wszystkich swoich znajomych. Dziękuję. Następnym razem mam nadzieję, że coś zjemy. I przyjdźcie na następny występ. Teraz przyjdźcie wszyscy, mamy dobrą pamięć. Teraz mieliśmy Łukasza głodnego, ale normalnie was potrzebujemy. Do zobaczenia, dziękujemy bardzo. Bardzo miło, naprawdę. Cześć, do zobaczenia. Dziękuję. Mam wrażenie, że chodzicie w kółko. Do widzenia, dziękuję.